Napęd na 4 koła, napęd na wszystkie koła. 4x4, dyferencjał, Torsen, Haldex, Spera, Quattro, X-Drive i tak dalej. Świat napędów na wszystkie koła potrafi być niezwykle skomplikowany, a mnogość rozmaitych rozwiązań technicznych przyprawiać może o zawrót głowy. Pozornie proste zadanie przeniesienia napędu z silnika na wszystkie koła w praktyce jest wybitnie wielowymiarowym i złożonym tematem. Co nie znaczy, że nie może zostać przystępnie wytłumaczone. Postanowiłem więc stworzyć dla Was taką mini encyklopedię dotyczącą napędów na cztery koła. Od nazewnictwa, poprzez działanie poszczególnych mechanizmów na rodzajach napędów spotykanych u różnych producentów kończąc, a na deser postaramy się wybrać najlepszy napęd na cztery koła w historii motoryzacji. Zapnijcie więc pasy, jedziemy! Kochani, czy zdarzało Wam się podczas prac przy aucie, na przykład zdejmując elementy tapicerki, desk rozdzielczą czy boczki drzwi, że zgubiła lub ułamała Wam się spinka montażowa? Mi zdarzało się to wielokrotnie i zawsze był problem z późniejszym znalezieniem odpowiedniej spinki. Na szczęście to już przeszłość. Partnerem dzisiejszego filmu jest Fisher Automotive, producent spinek motoryzacyjnych i elementów montażowych do niemal każdego samochodu osobowego. Fisher Automotive ma dostępne w swojej ofercie ponad 97% wszystkich występujących w samochodach elementów wdrażanych na bazie oryginalnych części. Wszystkie produkty zintegrowane są z katalogiem TechDoc, dzięki czemu bez problemu dobierzemy odpowiedni element zarówno po numerach, jak i po marce oraz modelu samochodu, porównując przy okazji wszystkie wymiary produktu. Jeśli więc kiedykolwiek będziecie potrzebowali spinek, to pamiętajcie Fisher Automotive. Link do ich oferty zostawiam w opisie, a teraz wracamy do tematu tego odcinka. Okej, napęd na cztery koła. Albo może napęd na wszystkie koła. Brzmi tak samo, ale czy w praktyce to jest to samo? I tak, i nie. W dzisiejszych czasach określenia AWD, 4WD czy 4x4 są tak naprawdę marketingowymi określeniami. Różni producenci używają te określenia inaczej, często wręcz zamiennie, i ich znaczenie zupełnie się rozmyło. Natomiast odstawiając marketingowy bełkot na bok, tradycyjnie pod kątem technicznym między napędem na wszystkie koła, AWD, a napędem na cztery koła, czyli 4WD, zachodzą pewne subtelne, ale bardzo ważne różnice. Oto schemat systemu All-Wheel Drive, czyli napędu na wszystkie koła. Mamy silnik, potem mamy sprzęgło bądź konwerter momentu obrotowego w zależności czy mówimy o skrzyni biegów manualnej czy automatycznej i dalej oczywiście skrzynia biegów. Następnie napęd trafia na centralny dyferencjał. Ten przekazuje napęd na obie osie, zarówno na przód jak i na tył praktycznie cały czas, natomiast umieszczony przy nim zestaw sprzęgieł spotykanych w różnej formie rozdziela i zarządza tym napędem, czyli więcej momentu przekazuje na przód lub na tył. Zazwyczaj podział jest albo równy 50/50, albo większa porcja momentu przekazywana jest na przednią oś, a dodatkowa moc przekazywana jest na tył w razie potrzeby. Natomiast istnieje tak wiele różnych systemów, które różnie tym zarządzają, że mówimy tutaj o takim tradycyjnym przypadku. Niemniej jednak, napęd na wszystkie koła charakteryzuje się tym, że centralny mechanizm różnicowy przekazuje napęd cały czas. Natomiast zestaw sprzęgieł napędem tym zarządza i wszystko dzieje się automatycznie, poza świadomością kierowcy. Napęd na wszystkie koła co do zasady nie najgorzej sprawdza się w lekkim terenie, ale bryluje na drogach, ponieważ wewnątrz systemu możliwy jest poślizg, a co za tym idzie swobodne zmienianie prędkości obrotowych kół, na przykład w czasie pokonywania zakrętu. W
przypadku napędu na 4 koła, napęd z silnika i skrzyni biegów trafia do skrzyni rozdzielczej i to tutaj zachodzi ta główna różnica. Ze skrzyni rozdzielczej wychodzi wał napędowy na przednią oś oraz wał napędowy na tylną oś. Domyślnie skrzynia przesyła cały napęd na tylne koła, natomiast przednia oś jest dołączana albo przez sterownik, albo przez kierowcę, który po prostu wybierze tryb napędu na obie osie. Czysto w teorii napędy na 4 koła lepiej sprawdzają się w terenie, a nie na drogach, ponieważ skrzynia rozdzielcza często działa po prostu jak zamknięty dyferencjał. Więc jeśli występuje różnica prędkości kół z przodu i z tyłu, na przykład podczas pokonywania zakrętu, to skrzynia rozdzielcza przekazuje napęd na obie osie, ale nie jest w stanie płynnie zmieniać ile momentu gdzie trafia, tylko przepina go na stałe. Do tego skrzynia rozdzielcza często zawiera reduktor, co tym bardziej nastawia taki napęd na wykorzystanie w terenie. Przepinanie i odpinanie napędu jest bardzo użyteczne z punktu widzenia jazdy offroadowej, ponieważ często zdarza się, że kontakt z nawierzchnią ma tylko jedna oś albo nawet jedno koło. Dobrze jest więc móc wysłać cały moment obrotowy właśnie na to jedno koło, żeby nim napędzać cały pojazd. Natomiast obecnie często producenci w skrzyni rozdzielczej dołączają mechanizm różnicowy, który właśnie pozwala zmienić prędkość obrotową tylnego i przedniego wału napędowego. Do tego dochodzą jeszcze dyferencjały na przedniej i tylnej osi, więc czysto pod kątem semantyki w takim przypadku mówimy o stałym napędzie na 4 koła, czyli napęd 4WD naśladujący AWD. Właśnie z tego powodu, że motoryzacja się niesamowicie rozwinęła i producenci obecnie stosują rozmaite metody rozdzielania, przepinania oraz zarządzania napędem, to podział na AWD i 4WD mocno się rozmył i pozostaje definicją raczej książkową. Niemniej jednak co do zasady napęd na wszystkie koła oznacza stały napęd na wszystkie koła i zastosowanie głównie drogowe. Natomiast napęd na 4 koła oznacza przepinanie napędu i zastosowanie offroadowe. Teraz czas przejść poziom wyżej do etapu drugiego. Mamy skrzynie rozdzielcze, dyferencjały, szpery, sprzęgła wiskotyczne, przekładnie planetarne i mnóstwo innych groźnie brzmiących nazw. Kryją się za nimi jednak konkretne sposoby działania, więc warto, żebyśmy w przystępny sposób wytłumaczyli sobie, czym są te elementy, jak funkcjonują i jakie mają zastosowanie. Podstawą jakiegokolwiek napędu w samochodzie jest mechanizm różnicowy, zwany również dyferencjałem. Dyferencjał, mechanizm różnicowy. To wszystko jest dokładnie ta sama rzecz. Podstawowym zadaniem dyferencjału jest przeniesienie napędu z wału napędowego na wejściu na dwa wałki wyjściowe. Jeśli to napęd na przednie koła, te dwa wałki będą półosiami napędzającymi koła przednie. Jeśli napęd na tył, to tylne, ale dyferencjał może być również na wale napędowym, żeby rozdzielał napęd przód i tył. Więc podstawowe zadanie to z jednego wału rozdzielić na dwa. Ale w samochodzie osobowym lewe i prawe koło musi mieć możliwość obracania się z różnymi prędkościami, ponieważ w czasie pokonywania zakrętu wewnętrzne koło pokonuje krótszy dystans, a zewnętrzne dłuższy dystans. Gdyby oba koła kręciły się z dokładnie taką samą prędkością, to zdzieralibyśmy opony. Stąd właśnie nazwa mechanizm różnicowy, ponieważ dwa wałki wyjściowe muszą mieć możliwość obracania się z różną prędkością. Jak można to zrobić? Oto dwa wałki wyjściowe zakończone kołami zębatymi i prostopadły wałek zębaty symulujący nam napęd. Oba koła zębate spięte są z wałkami wyjściowymi na stałe, natomiast dzięki temu, że wałek prostopadły obraca się swobodnie, umożliwia on obracanie się obu kół z różnymi prędkościami. Jeśli oba koła kręcą się z taką samą prędkością, to poprzeczne koło zębate się nie obraca. Natomiast jeśli na przykład ręką przytrzymalibyśmy jedno koło, to prostopadłe koło zębate obracając się umożliwiłoby napędzanie drugiego koła. Teraz do tego zestawu wystarczy dodać wałek zębaty i koło zębate umożliwiające przeniesienie napędu pod kątem 90 stopni. Mamy więc nasz główny wał napędowy wychodzący z silnika, który napędza tak zwaną obudowę czy klatkę dyferencjału,
Ta zaś przekazuje napęd na mechanizm omówiony przed chwilą, który umożliwia obracanie się kół z różnymi prędkościami. Problem rozwiązany. Tyle, że jeden problem jest rozwiązany, ale pojawia się drugi. Jeśli w samochodzie z otwartym dyferencjałem umieścimy jedno koło na mało przyczepnej nawierzchni, a drugi na mocno przyczepnej nawierzchni, to koło znajdujące się na przykład w kałuży czy w błocie zerwie trakcję, a drugie koło nie dostanie momentu obrotowego, który potrzebuje, więc albo będziemy mieli problem z ruszeniem, albo całkowicie się zakopiemy. Bardzo często powtarzanym mitem jest to, że w takiej sytuacji otwarty dyferencjał przenosi większość czy nawet całość momentu obrotowego na koło o niskiej przyczepności, powodując właśnie problem z ruszeniem. To zdecydowanie nie jest prawda, bo otwarty dyferencjał zawsze, ale to zawsze przenosi moment obrotowy porówno, 50 na 50. Już tłumaczę, jak to działa. Przypuśćmy, że mamy silnik, który generuje 200 Nm. W normalnym przypadku skrzynia biegów mnożyłaby ten moment obrotowy, ale pomińmy to dla ułatwienia obliczeń. Oczywiście koło znajdujące się na mniej przyczepnej nawierzchni potrzebuje mniej momentu obrotowego, żeby zerwać trakcję. Załóżmy, że potrzeba 20 Nm, żeby zerwać przyczepność na kałuży. Koło zaczyna się ślizgać. Nie jesteśmy w stanie przenieść na nawierzchnię więcej niż te 20 Nm. W takim przypadku otwarty dyferencjał nie przenosi więcej napędu na koło bez trakcji, tylko ogranicza moment obrotowy na drugim kole. Mimo więc, że koło na asfalcie może przenieść na nawierzchnię większy moment, to dostanie zaledwie te przykładowe 20 Nm i dlatego w takim przypadku będziemy mieli problem z ruszeniem. Otwarty dyferencjał nie przenosi moment na mniej przyczepne koło, tylko ogranicza moment na przyczepnym kole, zawsze w stosunku 50 na 50. Więc w tym przykładzie silnik generuje 200 Nm, ale na nawierzchnię przenosimy zaledwie 40 Nm, a 160 Nm jest marnowanych. Co w takim przypadku by się najbardziej przydało? Zamknięcie dyferencjału, czyli zablokowanie możliwości obracania się kół z różnymi prędkościami. Zamknięty dyferencjał działa więc tylko jako element zamieniający napęd z silnika pod kątem 90 stopni tak, żeby mógł trafić na koła. Oba koła kręcą się z dokładnie taką samą prędkością, ale cały moment obrotowy może trafić na jedno indywidualne koło. Jak to możemy poznać? Posłużę się przykładem zainspirowanym Jasonem z innego kanału, który w bardzo prosty sposób to wyjaśnia. Oto Hunter. Mamy dwa koła, a moja ręka to napęd pochodzący z silnika, zamknięty dyferencjał obracający oba koła z taką samą prędkością. Teraz, jeśli jedno koło zablokuje, to cała siła, cały moment obrotowy z silnika trafia właśnie na to koło, bo tylko to koło generuje jakikolwiek opór. Cała więc siła idzie na przezwyciężenie tego oporu, 100% Nm. Drugie koło jest tutaj zupełnie neutralne. Dlatego jeśli wyobrazimy sobie na przykład podczas jazdy terenowej, że jedno koło wisi w powietrzu, a drugie dotyka ziemi, to do 100% momentu obrotowego może trafić na obciążone koło, co pozwoli nam pokonać przeszkodę. Dlatego właśnie typowo do zastosowań offroadowych możliwość spięcia, zamknięcia dyferencjału jest rzeczą kluczową, bo cały moment obrotowy generowany przez silnik możemy spożytkować. A jeśli kiedyś słyszeliście od właściciela klasycznej BMW, że czas zespawać dyferencjał, to chodzi właśnie o takie garażowe przerobienie otwartego dyferencjału na zamknięty. Okej, rozwiązaliśmy drugi problem, to pojawił się trzeci problem. Wychodzi na to, że w takim przypadku zamknięty dyferencjał jest lepszy, ale na drogach publicznych jest on bezużyteczny, bo koła muszą mieć możliwość obracania się z różną prędkością. Przydałoby się coś pomiędzy dyferencjałem zamkniętym i otwartym. I w tym momencie na białym koniu pojawia się mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, zwany popularnie szperą lub LSD od angielskiego Limited Slip Differential. Przechodzimy na level trzeci, czyli kolejny etap encyklopedii napędów na cztery koła, ponieważ wszystkie rozmaite typy mechanizmów stosowanych w napędach są po prostu różnymi formami realizowania tego samego zadania.
czyli ingerowania w rozkład momentu obrotowego przekazywanego przez dyferencjał na oba koła. Każdy taki mechanizm możemy nazwać odmianą szpery. Podstawowym typem mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu jest mechanizm wielopłytkowy. Polega to na tym, że przy obu wałkach wyjściowych z dyfra mamy zestaw sprzęgieł. Sprzęgła są kontrolowane przez kosze satelitów, wewnątrz których mamy rampy, czyli wycięcia, w których umieszczane są ramiona krzyżaka dyferencjału, czyli tych wałków zębatych dyfra, o których mówiliśmy wcześniej. Teraz tak. Normalnie podczas jazdy płytki cierne obracają się swobodnie, natomiast kiedy na mechanizm przyłożymy moment obrotowy, czyli po prostu kiedy wciśniemy gaz, krzyżak rozpiera nam kosze, a te spinają sprzęgła ze sobą, zamykając dyferencjał, blokując prędkość obracania się kół. Wracając do naszego przykładu z kałużą, w momencie kiedy dodamy gaz, sprzęgła na dyferencjale się spinają, mechanizm się zamyka, przez co koło o dobrej przyczepności nie jest już zależne od ślizgającego się koła, tylko więcej momentu obrotowego przekazywane jest na koło na asfalcie, dzięki czemu samochód bez problemu rusza. Skoro szpera jest takim połączeniem dwóch światów, czyli zamkniętego i otwartego dyferencjału, to czemu nie stosuje się jej we wszystkich samochodach osobowych? Pierwszą przyczyną jest oczywiście dodatkowy koszt. Ale oprócz tego dyferencjał o ograniczonym poślizgu ma też inne wady. W autach z napędem na przednią oś szpera pogłębia tendencję do podsterowności, natomiast z napędem na tył zwiększa ryzyko wpadania w poślizg. Sprawa jest prosta. Normalnie w czasie pokonywania zakrętu nie wciskamy gazu, więc dyfer się nie spina. Ale jeśli jednak gaz dodamy i dyfer się zamknie, to przekazanie większego momentu obrotowego na dociążone koło spowoduje właśnie nadmierną podsterowność albo nadsterowność. Do tego szpera zwiększa obciążenia elementów układu napędowego, powoduje zwiększenie naprężeń na moście napędowym, co zmniejsza żywotność łożysk, przegubów napędowych i innych mechanizmów. A na koniec oczywiście skraca żywotność opon. Z tych powodów nie opłaca się stosować szpery w nieusportowionych, zwykłych samochodach osobowych. Z drugiej strony w przypadku samochodów terenowych lepiej sprawdza się po prostu blokada dyferencjału. Dlatego głównym zastosowaniem LSD są samochody usportowione oraz motorsport, kiedy dba on o to, by w czasie generowania przez silnik momentu obrotowego ten jak najefektywniej przenoszony był na asfalt. Idąc dalej. Opisana szpera wielopłytkowa działająca w czasie przyspieszenia jest tak zwanym one-way LSD. Two-way LSD dzięki innemu kształtowi ramp powoduje, że sprzęgła są spinane zarówno w czasie akceleracji, jak i deceleracji, co idealnie sprawdza się na przykład w driftingu. Natomiast półtora-way LSD oznacza, że spięcie dyfra następuje szybciej w czasie przyspieszania, ale w czasie mocnego hamowania też dochodzi do zamknięcia. Jak łatwo się domyślić, wielopłytkowa szpera to nie jedyny typ mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu, więc zapraszam Was do poziomu 4 tej encyklopedii. Czas omówić sobie różne typy mechanizmów. Mechanizm ze sprzęgłem wiskotycznym. Wiskotyczne oznacza lepkie, więc od razu możemy to skojarzyć z tym, że wykorzystywany jest tu olej. A zasada działania jest bardzo prosta i sprytna zarazem. Wyobraźmy sobie mechanizm wielopłytkowy, w którym sprzęgła nie są ze sobą spięte, czyli część wewnętrzna, jak i obudowa, kręcą się niezależnie od siebie. Teraz zalejmy to olejem. Dopóki różnice w prędkości obracania się mechanizmów są niewielkie, to przepływ płynu nie jest zakłócony. Gdy jednak różnica prędkości obrotowej się zwiększy, gdy na przykład jednym kołem wjedziemy na lód i zerwie ono przyczepność, to wzrasta ciśnienie oleju, zwiększa się jego lepkość i to olej płynnie spina nam sprzęgła, blokując dyferencjał i umożliwiając przekazanie momentu obrotowego na koło z większą przyczepnością. Z drugiej strony, gdy drugie koło złapie przyczepność, to obrót mechanizmów dyfra wraca do normalności, ciśnienie oleju wiskotycznego spada, więc napęd się płynnie otwiera. Przyszła kolej na legendarnego Torsena. Nie będzie on taki prosty do wytłumaczenia, ale damy radę. Na dwóch półosiach mamy koła zębate śrubowe zamontowane na stałe,
czyli kręcą się z taką samą prędkością jak koła. Każdy z dwóch kół zębatych ma wokół siebie trzy ślimaki ułożone w taki trójkąt. Ślimaki jednej i drugiej strony połączone są ze sobą kołami walcowymi. I teraz tak, w momencie kiedy oba koła obracają się z taką samą prędkością, to trzy ślimaki obracają się dookoła osi, ale nie kręcą się same w sobie, tylko stoją w miejscu. W momencie przyspieszenia jednej z osi, czyli na przykład kiedy koło traci przyczepność na lodzie, ślimak wprawiany jest w ruch obrotowy, a wraz z nim kręci się koło walcowe. Obrót jednego ślimaka przekazywany jest na drugiego ślimaka w odwrotnym kierunku. Przekładnia ślimakowa ma jednak to do siebie, że w jednym kierunku działa jako przekładnia, a w drugim jako hamulec. Więc koła zębate śrubowe na półosi wprawiają w ruch ślimaka prawego, bo działa jako przekładnia, natomiast wprawiony w ruch drugi ślimak nie przeniesie napędu na drugą oś, tylko wywrze na niego opór, czyli zadziała jak hamulec. Ta właściwość, to wywarcie oporu na drugą stronę osi, powoduje spięcie mechanizmu, czyli przeniesienie większości momentu obrotowego z silnika na to koło, które ma lepszą przyczepność. A najlepsze w tym jest to, że na etapie projektowym takiego dyferencjału, zmieniając kąty zębów i geometrię poszczególnych elementów, zmienia się współczynnik blokowania mechanizmu. Czyli jeśli przykładowo ten wyrobiony TBR, Torque Bias Ratio, wynosi 20:80, to z koła, które zerwie swoją przyczepność przy powiedzmy 20 Nm, na koło posiadające przyczepność przeniesione zostanie 80 Nm. Mówiąc inaczej, opór elementów systemu Torsen wywrze taki nacisk, że na wolniej kręcące się koło przeniesiona zostanie czterokrotność momentu. Oczywiście przy TBR wynoszącym na przykład 35:65 te wartości będą analogiczne. A teraz, przechodząc już nawet nie do sportowych, a do wyczynowych, typowo torowych zastosowań, możemy omówić sobie, jak działa wektorowanie momentu obrotowego. Często w przypadku super samochodów słyszymy, że dany model oferuje wektorowanie momentu obrotowego, które wysyła odpowiednią ilość mocy na odpowiednie koło, drastycznie zwiększając przyczepność w czasie pokonywania zakrętu. To nic innego jak zestaw sprzęgieł na obu stronach półosi po zewnętrznej stronie dyferencjału, które za pomocą siłownika elektrycznego są spinane. Czyli komputer samochodu zbiera dane z czujników, m.in. prędkość, kąt skrętu kół, przyczepność każdego z kół itd. Oblicza, ile w danym momencie dane koło jest w stanie przenieść Nm na asfalt i na podstawie tego wysyła sygnały do siłowników sprzęgieł. Spięcie sprzęgieł, mocniejsze lub lżejsze, wywiera mocniejszy lub lżejszy opór na dyferencjale, więc powoduje jego spięcie, wysyłając dodatkowe 10, 20 czy 40% momentu obrotowego na daną stronę. I w ten sposób wszystkie omówione typy mechanizmów różnicowych, czyli wielopłytkowe, wiskoza i torsen, mogą służyć zarówno jako dyferencjał rozdzielający napęd pomiędzy koła, czyli lewo-prawo, oraz jako centralne dyferencjały rozdzielające napęd przód-tył. Pamiętacie, jak przy omawianiu napędu AWD, czyli na wszystkie koła, mówiłem, że centralny dyferencjał wysyła cały czas napęd na przód i tył, a zestaw sprzęgieł tym zarządza? To może było uproszczenie, ale o to właśnie chodzi. Różne typy dyferencjałów w różny sposób regulują przeniesienie napędu. Ale jest jeszcze jeden typ mechanizmu różnicowego, o którym z pewnością słyszeliście, a który stosowany jest tylko do rozdzielania napędu przód-tył jako centralny dyfer. I mowa oczywiście o Haldexie. W uproszczeniu Haldex to po prostu sprzęgło działające na podobnej zasadzie co wiskoza, czyli to ciśnienie oleju spina lub rozłącza napęd, z tą różnicą, że w Haldexie za regulowanie ciśnienia odpowiada pompa hydrauliczna. Sterownik zbiera informacje ze wszystkich czujników samochodu i jeśli zajdzie taka potrzeba, wysyła sygnał do pompy, by ta wytworzyła ciśnienie niezbędne do spięcia sprzęgieł, a więc do spięcia napędu. Dzięki temu w czasie normalnej jazdy samochód wykorzystuje tylko napęd na przednie koła, co jest korzystne z punktu widzenia np. konsumpcji paliwa, bo napęd generuje mniejsze opory wewnętrzne, ale kiedy zajdzie potrzeba, np. w przypadku wykrycia uślizgu kół,
Haldex załącza napęd na tył, aktywując napęd na cztery koła, który wyprowadza samochód z potencjalnie niebezpiecznej sytuacji i przywraca trakcję. Stąd Haldex świetnie sprawdza się w niewymagających aplikacjach w samochodach osobowych. A skoro jesteśmy przy rozdzielaniu napędu przód-tył, to na koniec omówić jeszcze należy skrzynię rozdzielczą i reduktor stosowane typowo w offroadzie. Reduktor ma za zadanie zmniejszyć ilość obrotów oraz zwiększyć moment obrotowy, żeby, mówiąc kolokwialnie, terenówka przy małej prędkości miała odpowiednio dużo pary na kołach do pokonywania przeszkód terenowych. A więc oto schemat skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Niebieski wał biegnie z silnika, ten spięty jest z wałem zielonym przekazującym napęd na tył. Tylna oś cały czas jest napędzana. W momencie, gdy kierowca chce na sztywno zapiąć napęd 4x4, wybierak spina wał napędzający tył z łańcuchem, który przekazuje napęd na drugi wał napędzający przód. Reduktor zaś można interpretować trochę jak po prostu niższy bieg w skrzyni biegów, taki ekstra bieg terenowy. Wtedy wybierak na wale wejściowym powoduje, że napęd przechodzi przez serię kół zębatych, redukujących prędkość obrotową, czyli właśnie tak jakbyśmy zapięli niższy bieg. W tym momencie gratuluję sobie i Wam, ponieważ wkraczamy na piąty poziom wtajemniczenia. Wiemy, a przede wszystkim rozumiemy, które mechanizmy jak działają. Na tym levelu omówimy sobie, jak to przekłada się na praktykę, czyli porozmawiamy o wadach i zaletach poszczególnych mechanizmów różnicowych. Przede wszystkim szpera nie sprawdzi się w terenie, bo nie jest w stanie przenieść 100% momentu obrotowego na jedno koło, dlatego w offroadzie wykorzystuje się sztywne blokady dyferencjału. Natomiast patrząc pod kątem dróg publicznych, wszystkie mechanizmy mają swoje mocne i słabe strony. Torsen jest legendą. Ogromną zaletą jest to, że jest stałym, w pełni mechanicznym rozwiązaniem i nie wymaga jakiejkolwiek elektroniki czy hydrauliki. Jest również całkowicie bezobsługowy i naprawdę wytrzymały, więc o jego awaryjność nie ma co się martwić. Z drugiej strony mechanizm Torsena jest najcięższy, ma największe opory wewnętrzne, przez co wzrasta zużycie paliwa, a ponadto musi być montowany na wyjściu ze skrzyni biegów, więc pasuje raczej do aut z silnikiem umieszczonym wzdłużnie. Do tego uniemożliwia on holowanie pojazdu. W razie awarii pozostaje tylko laweta. Haldex jest tani w produkcji, ma niskie opory toczenia i w domyśle przenosi napęd tylko na jedną oś, pozostając rozpięty, więc w normalnych warunkach samochód wyposażony w ten typ mechanizmu ma napęd na przód, który nie zwiększa zużycia paliwa. Z tego względu też nie ma żadnego problemu z holowaniem. Natomiast Haldex jest dyferencjałem, nazwijmy to, reaktywnym, czyli reaguje na panujące warunki i w odpowiedzi na nie dołącza drugi napęd. Zawsze więc między utratą przyczepności a załączeniem napędu musi minąć trochę czasu. W przypadku najnowszych generacji Haldexa mówimy zaledwie o milisekundach, ale jednak. Ponadto, w przypadku tego rozwiązania musimy też pamiętać o jego regularnym serwisowaniu na czele z wymianą oleju. Z kolei wiskoza, najczęściej spotykana chyba w Japończykach, zwłaszcza legendach JDM-u typu Silvia, jest rozwiązaniem najtańszym. Jego budowa jest prosta i tania. Nie trzeba żadnych czujników, mechanizm równolegle z warunkami zmienia swoje zachowanie. A biorąc pod uwagę, że wszystko zależy od ciśnienia i lepkości oleju, to łatwo można regulować stopień i czas jego załączania, zwiększając lub zmniejszając ilość oleju w układzie. Jedyną, ale poważną wadą sprzęgła wiskotycznego jest opóźnienie działania. To zmiana lepkości oleju wpływa na zamykanie i otwieranie systemu, a to wymaga czasu. Do tego najczęściej stosowany olej silikonowy jednak nigdy nie zbliży się do ciała stałego, więc kolejnym ograniczeniem jest, ile faktycznie momentu jest w stanie przenieść ze strony na stronę. Można więc powiedzieć, że wiskoza jest najtańsza, ale również jednak najgorsza. W tym momencie w Waszych głowach może pojawić się pytanie. Po co żmudne analizowanie każdego mechanizmu z osobna, same technikalia, a nadal nie dowiedzieliśmy się, czy quattro jest dobre, czy nie? Otóż, kochani, można powiedzieć, że wszystkie te mechanizmy są trochę jak klocki Lego,
z których poszczególni producenci pobudowali swoje napędy na wszystkie koła. Zresztą Haldex i Torsen to nazwy własne, nie należą do żadnego producenta. Oni je tylko wykorzystują. Więc dopiero teraz, znając te wszystkie klocki, możemy przejść do etapu szóstego i porozmawiać o konkretnych autach. Zacząć wypada oczywiście od Audi, ponieważ to właśnie Niemcy jako pierwsi wpadli na pomysł instalowania napędu na cztery koła, dotychczas stosowanego w terenówkach, do samochodu osobowego, dokładnie mówiąc Audi Quattro, choć pierwsze testy mechanizmu rozdzielania napędu wykonano na Audi 80. Dzięki temu rozwiązaniu marka z Ingolstadt zdominowała rajdy, a i równie szybko nowinka technologiczna zdobyła popularność wśród samochodów cywilnych. Z pewnością pomogła w tym reklama z 86 roku, w której Audi Sto Quattro o własnych siłach wjechało na skocznię narciarską z 80% wzniesieniem. Potem, z okazji 25. jubileuszu napędu na wszystkie koła, wyczyn ten powtórzyła A6, wykorzystując opony z kolcami. Mimo jednak, że wszystkie napędy na cztery koła w niemieckiej marce nazywają się Quattro, to w praktyce stosowanych jest wiele rodzajów napędów, z czego najpopularniejsze są dwa. W klasie średniej i wyższej z wzdłużnie umieszczonymi silnikami stosuje się stałe napędy oparte o Torsena, zarówno w roli centralnego, jak i tylnego dyferencjału, choć od 2010 roku Audi w roli centralnego dyfra wprowadziło swój własny mechanizm różnicowy oparty o przekładnię koronową. Natomiast w przypadku głównie samochodów kompaktowych z poprzecznym układem silnika, napęd na wszystkie koła realizowany jest Haldexem, który odłącza lub spina tylny napęd. Tylna oś zaś obsługiwana jest zazwyczaj albo dyferencjałem wielopłytkowym, albo zwykłym otwartym dyferencjałem stożkowym, w którym koło o większym poślizgu blokowane jest za pomocą ABS-u, tak by można było skutecznie napędzić drugie przyczepne koło. Na dobrą sprawę podobnie sytuacja wygląda w Volkswagenie. Zawsze napęd na wszystkie koła nazywa się 4Motion, natomiast kryje się za nim albo Haldex, albo Torsen w klasie wyższej. Z Haldexu powszechnie korzysta również Volvo, nazywając go po prostu All-Wheel Drive, ale również Ford, w pojedynczych modelach Opel, a nawet Lamborghini Aventador. BMW eksperymentowało z napędem na cztery koła opartym na sprzęgle wiskotycznym w latach 90. po raz pierwszy stosując go w E30 325iX. System działał dobrze, ale był zbyt duży i skomplikowany, przez co nie nadawał się do szerszego zastosowania. Musiało minąć aż 10 lat, zanim BMW ponownie wprowadziło napęd na wszystkie koła, nazywając go X-Drive. System ten wykorzystuje centralny mechanizm różnicowy wielopłytkowy, ale sterowany elektromechanicznie. Standardowy podział mocy to 60:40, faworyzujący tylną oś, przez co zachowana jest tylnonapędowa natura bawarskich samochodów. Natomiast w zależności od warunków, sygnałów przekazywanych przez czujniki i wykrycia uślizgu któregoś z kół, proporcje napędu są zmieniane. Mercedes miał dość zawiłą historię swojego napędu 4Matic. W 1987 roku wprowadzili swój oryginalny napęd 4Matic All-Wheel Drive. Był to wysoce zaawansowany system sterowany komputerowo z hydraulicznie uruchamianym centralnym mechanizmem różnicowym, służącym do rozdziału mocy. Centralny dyferencjał zawierał dwa sprzęgła, a wczesne modele 4Matic oferowały trzy różne tryby jazdy z różnym podziałem momentu obrotowego dla każdego z nich, w tym z ustawieniem na pełny napęd tylny. Ze względu na brak systemów magistrali CAN w tamtych czasach, wczesny system 4Matic wykorzystywał jedynie prędkość kół i kąt skrętu, aby określić, jak i kiedy włączyć i rozprowadzić moc. Był to jak na tamte czasy całkiem kompetentny i niezwykle złożony system,
ale Formatic pierwszej generacji ostatecznie okazał się stosunkowo zawodny. Niemiecka marka powróciła do Formaticu pod koniec lat 90. w klasie E W210. Współczesny Formatic to prosty, planetarny lub wielopłytkowy centralny dyfer, stale przekazujący moc na obie osie w zależności od modelu z różnym podziałem, natomiast dyferencjały osiowe są mechanizmami otwartymi, bez szpery, a za redukcję poślizgu odpowiada kontrola trakcji, która po prostu przyhamowuje odpowiednie koło, tworząc pozory trakcji pozwalające napędzać koła przeciwne. Ale potem Mercedes AMG wprowadził aktywny system Formatic Plus, który jest bardziej podobny do BMW X-Drive. Za rozdział momentu obrotowego pomiędzy przód-tył odpowiada aktywny, sterowany komputerowo, elektromechaniczny układ sprzęgła wielopłytkowego z blokadą. Ta umożliwia realizację trybu driftu, który przenosi 100% momentu obrotowego na tył przy całkowicie odłączonej osi przedniej. Czas jednak wyjść poza Niemcy. Jaka inna marka kojarzy nam się z napędem na cztery koła? Mi? Subaru. Siła słynnego japońskiego napędu Symmetrical All-Wheel Drive tkwi nie tyle co w poszczególnych mechanizmach, a w symetrycznej, zgodnie z nazwą, budowie. Zaczynając od wału korbowego silnika, który zawsze jest umieszczony wzdłużnie, poprzez sprzęgło, wałki w skomplikowanych skrzyniach biegów doprowadzające moment obrotowy do dyferencjałów, na głównym wale napędowym kończąc, wszystkie te elementy znajdują się dokładnie na środku. Co więcej, przednie i tylne półosie mają równą długość. W efekcie środek ciężkości całego samochodu znajduje się wyjątkowo nisko i blisko geometrycznego środka auta, co zmniejsza boczne i wzdłużne przechyły pojazdu. Tego typu układ napędowy równomiernie obciąża elementy zawieszenia, a środek ciężkości i zachowana symetria wyraźnie wpływa na odczucia w prowadzeniu. Warto podkreślić, że w zależności od samochodu Subaru stosuje różne konstrukcje Symmetrical All-Wheel Drive, niektóre oparte o otwarty dyfer, inne o sprzęgło wielopłytkowe sterowane hydraulicznie lub stożkowy mechanizm różnicowy z blokadą. A najwyższy poziom to oczywiście układy napędowe modeli z serii STI, które pochwalić się mogą przede wszystkim centralnym dyfrem z dwiema szperami, elektroniczną i mechaniczną, z możliwością wstępnego ustalenia ich spięcia przez kierowcę. To co jednak w przypadku Subaru trzeba zaznaczyć, to że zawsze jest to napęd stały, a jego siła tkwi w rozmieszczeniu elementów i niskim środku ciężkości. Czy spośród wymienionych typów napędów od różnych marek da się wybrać ten jeden najlepszy? I tak i nie. Wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy najlepszy. Różne napędy mają różne zastosowania, różne są też preferencje kierowców. Mamy offroad, mamy i drogę. Mamy kierowców, dla których napęd na wszystkie koła ma być metodą poprawy bezpieczeństwa w podbramkowych sytuacjach. Mamy też kierowców, którzy oczekują od samochodu przede wszystkim osiągów, a zadaniem napędu ma być tylko i wyłącznie przeniesienie na asfalt maksymalnej ilości mocy. Do tego warto dodać, że każdy producent ma mnóstwo różnych typów napędów. Ogólny zarys wam przedstawiłem, ale przykładowo Torsen ma trzy różne generacje. Haldex obecnie ma już piątą wersję, a Honda stworzyła łącznie 10 czy nawet 11 konfiguracji napędu na cztery koła. Biorąc to wszystko pod uwagę, sami rozumiecie, że niemal nie da się znaleźć tego jednego najlepszego napędu, ale domyślam się, że nie takiej odpowiedzi ode mnie oczekujecie, więc spróbujmy. Okej, Audi Quattro. Legenda, wiadomo.
Stały napęd na 4 koła oparty na torsenie jest fenomenalny. Problem polega na tym, że tego prawdziwego, rewelacyjnego torsena nie tak łatwo znaleźć. Końcówka lat 90., początek XXI wieku ok. Ale im później w las, tym bardziej Audi rozmywało to swoje quattro i mimo zastosowania mechanizmu różnicowego Torsen, w tym samym układzie zaczęli stosować elektronicznie sterowane dyferencjały koronowe. W paru przypadkach zapodziała się również wiskoza, pojawiło się rozdzielanie i odpinanie napędu, więc ten prawdziwy, mechaniczny, porządny Torsen jest obecnie rzadkością. Koniecznie w przypadku quattro trzeba dodać jeszcze jedną kwestię, która niestety bardzo często jest pomijana, a stanowi jego największą słabość. W Audi bowiem to bezpośrednio skrzynia biegów napędza przednie koła. To oznacza, że skrzynia musi być na linii przedniej osi, a to z kolei wymusza umiejscowienie silnika daleko z przodu. To zaburza balans samochodu i powoduje sporą tendencję do podsterowności. To jest jedna z przewag systemu X-Drive. Przednia oś napędzana jest wałem biegnącym z centralnego dyferencjału. Skrzynia biegów więc nie musi być na linii przedniej osi, a co za tym idzie, silnik nie jest tak wysunięty naprzód. Jeśli więc mówimy na przykład o odkopywaniu się z głębokiego śniegu, to mechaniczny stały torsen jest świetny. Ale jeśli chodzi o to, jak samochód reaguje na zmiany kierunku, balans i jego zachowanie, to jednak przewagę ma X-Drive. Nie jestem z kolei fanem Formatica. Może sprawdza się dobrze, dzięki wielopłytkowej szperze może regulować proporcje napędu przód-tył, ale w dużej mierze trik tam polega tylko na sztucznym przyhamowywaniu koła, które nie posiada trakcji, niejako symulując przyczepność, co pozwala napędzić przeciwległe koło. Symetryczny napęd Subaru dzięki unikalnemu rozłożeniu elementów i wybitnemu balansowi ma fenomenalne właściwości jezdne. Jednak oprócz dyfrów wielopłytkowych zdarzają się w nim również mechanizmy wiskotyczne, które mają swoje wady, dlatego nie sposób na równi stawiać napędy z imprezy STI oraz mniej zaawansowanych kuzynów. Gdybyśmy jednak chcieli pokusić się o wybranie jednego najlepszego napędu, może nie najlepszego pod kątem danych zastosowań, ale najlepszego pod kątem czysto technologicznym, takim najbardziej zaawansowanym nerdfestem, to mój kandydat byłby tylko jeden. Zapraszam do poziomu 7. Napęd SAWC, stosowany w Mitsubishi Lancerach Evo od 7. generacji wzwyż, to prawdziwy majstersztyk. Oto schemat. Z przodu planetarny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, po prostu szpera. Teraz przechodzimy na środek. Mamy silnik. Silnik przekazuje napęd na skrzynię biegów, natomiast dalej napęd trafia do skrzynki oznaczonej jako ACD, czyli Active Central Differential, aktywny środkowy dyferencjał. To hydrauliczny, wielopłytkowy system, który płynnie rozdziela napęd między przednią a tylną oś. Więc weźmy na tapet prosty przykład. Rozpędzamy się, bierzemy zakręt i wpadamy w podsterowność, czyli mimo skręconych kół auto myszkuje naprzód. Czego potrzebujemy? Otóż potrzebujemy redukcji podsterowności, żeby auto wpadało w lekką nadsterowność, wyrównując tym samym prowadzenie. Aktywny centralny dyferencjał wysyła więc więcej momentu na tylną oś, przez co tylna oś zaczyna wyprzedzać promień skrętu, pomagając nam pokonać zakręt. Ale zarówno szpera, jak i aktywny centralny dyferencjał nie jest niczym niezwykłym i inni rywale, chociażby impreza STI, dysponują podobnymi rozwiązaniami,
Natomiast ciekawie zaczyna się robić później, kiedy aktywny dyferencjał przekaże już napęd na tylną oś. Tam mamy bowiem system oznaczony jako AYC, Active Yaw Control, który można przetłumaczyć jako system aktywnej kontroli znoszenia lub aktywnej kontroli wychylenia. Jest to bardzo zaawansowany, skomputeryzowany dyferencjał, który na podstawie przyczepności kół, na podstawie kąta skrętu, stopnia otwarcia przepustnicy i akcelerometru mierzącego przeciążenia boczne wylicza, jaki procent mocy powinien trafić na które koło, tak by w jak najbardziej kontrolowany sposób pokonać zakręt. Może on przekazać nawet 100% napędu na jedno wybrane koło. To znacznie bardziej zaawansowany dyferencjał niż po prostu szpera, która tylko reaguje na zmiany przyczepności i prędkości kół, natomiast AYC wyprzedza to, co się stanie i oblicza, co należy zrobić, by zakręt został pokonany jak najlepiej. W przypadku naszej sytuacji, w której najpierw przód wpadł w podsterowność, potem centralny dyfer przekazał moc na tył, system kontroli wychylenia przekaże większą moc na tylne prawe koło, by wychylić trajektorię pokonywania zakrętu, dlatego właśnie nazywa się kontrolą wychylenia albo znoszenia. Rozdzielając napęd pomiędzy tylnymi kołami, pilnuje, by samochód w kontrolowany sposób nadsterownie wychylał się w zakręcie, ale jednocześnie też nie dopuszcza do utraty kontroli nad samochodem i w razie gdyby tył zbyt gwałtownie zaczął wyprzedzać trajektorię zakrętu, wtedy moc zostanie wyrównana bądź przekazana na lewe tylne koło. A co jeszcze ciekawsze, AYC, czyli system kontroli znoszenia, oraz ACD, czyli aktywny centralny dyfer, są cały czas spięte z kolejnym systemem Active Stability Control. Aktywny system kontroli stabilności na podstawie tego, co się dzieje w dyferencjałach, dostosowuje reakcję silnika pod kątem generowania momentu oraz zarządza ABS-em. Dzięki integracji z ABS-em, napęd na cztery koła ma pełny dostęp do czujników ciśnienia hamulców przy każdym z kół, więc w razie potrzeby może również sterować zachowaniem hamulców indywidualnie dla każdego koła, tak żeby i to służyło tylko i wyłącznie przyczepności oraz trakcji. To absolutnie niebywały system, prawdziwy majstersztyk. Najbardziej zaawansowany, ale z drugiej strony kosmicznie skomplikowany i okrutnie kosztowny, więc w tej najbardziej rozwiniętej formie znajdziemy go tylko w Lancerach Evo, a to, co się dzieje na przykład w Outlanderach, to zupełnie inna bajka. Nie bez przyczyny Lancer Evo został legendą. Sam samochód, konstrukcja, silnik 4G63 były obłędne, ale ten napęd na wszystkie koła to była prawdziwa magia, dzięki czemu Evo znane jest z tego typu wyczynów. A na koniec, w bonusowym, ósmym poziomie naszej encyklopedii, chcę Was zabrać w przyszłość. Tam bowiem oprócz napędów AWD na wszystkie koła oraz 4WD na 4 koła, czeka nas jeszcze napęd IWD, czyli napęd na wszystkie koła, realizowany indywidualnie. Na czym on polega? To proste. Nie ma żadnych dyferencjałów, nie ma żadnych wałów napędowych, skomplikowanych mechanizmów itd. Tam napęd na wszystkie koła realizowany jest tak, że każde koło napędzane jest indywidualnie swoim własnym silnikiem i to cztery silniki elektronicznie spięte ze sobą w jeden system generują tyle mocy, ile dane koło jest w danym momencie zdolne przenieść na nawierzchnię. Jak łatwo się domyślić, dotyczy to typowo elektryków, ale skoro to jest encyklopedia napędów na wszystkie koła, to nie mogłem o tym nie wspomnieć. Zamiast jednak pokazywać na żywych przykładach, jak elektryki radzą sobie w rzeczywistych warunkach pod kątem swojego napędu, to ja jednak wolę jeszcze chwilę podelektować się Lancerem Evo.
Powiem wam, że w zamyśle miał to być odcinek mniej więcej na 25 minut, ale w czasie pisania scenariusza dochodziłem do wniosku, że i to warto omówić, i to warto pokazać, i o tym porozmawiać. I tak, kurczę, wyszedł kolejny długi film. Bardzo mocno techniczny, ale mam nadzieję, że miło i przyjemnie spędziliście ze mną ten czas. Dla tych, którzy dotrwali do końca, mam dwie malutkie prośby. Wpiszcie proszę w komentarzu hasło 8 level, dzięki czemu będę wiedział, że znieśliście tą techniczną katorgę do końca. A oprócz tego napiszcie mi wasz ulubiony napęd na 4 koła. Ja zachwycam się Lancerem Evo, bo doceniam jego kunszt technologiczny. Ale w waszym przypadku to może na przykład X-Drive albo na przykład Formatic pomógł wyjść na drodze z opresji, albo po prostu z nim czujecie się dobrze na drodze. Wymieńmy się tymi spostrzeżeniami w komentarzach, a tymczasem ja przechodzę do standardowych punktów programu, czyli patroni. Serdecznie dziękuję za wsparcie i przedstawiam stałych partnerów komercyjnych kanału. Single Origin, rzemieślnicza palarnia kawy wypalanej na twoje zamówienie. Poczuj, co znaczy dobra kawa. Oraz G2A, czyli platforma, na której kupicie najlepsze gry komputerowe zawsze w świetnej cenie. Graj więcej, płać mniej. Linki do naszych partnerów znajdziecie oczywiście w opisie. Zachęcam do skorzystania z ich usług i produktów. Dla każdego fana kanału polecam oryginalne gadżety, nie tylko koszulki i kubki, a wszystkie znajdziecie na naszym internetowym sklepie. Po prawej stronie wyświetlają się wam inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie możliwość subskrypcji kanału koniecznie z dzwonkiem powiadomień. Z tej strony Robert, dziękuję za wspólnie spędzony z wami czas. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Wpisałem w Google LSD i wyskoczył mi artykuł, czy mózg pod wpływem LSD działa lepiej. No jasne, że lecąc bokiem mózg działa lepiej. Co to jest w ogóle za pytanie?